Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment pierwszy gwizdek arbitra. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Zaczynamy pierwsze 45 minut, a zaczęli gracze Atletico Madryt. Gabi. Dobrze podał. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Lewandowski, Antonio Lopez, Gabi, podał ją. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No, udało się przejąć. Walka o piłkę, ależ parada! W ostatniej chwili przejęli. Jego. Gabi. Czy będzie dośrodkowywał? Czy to wykorzysta? Wspania piłka w siatce. Spójrzmy na powtórkę, na tę składną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Wspaniała asysta przy tej bramce. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. Dobre podanie. No, będzie gol. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Gra będzie wznawiana od bramki. Brawo, brawo, Bayern. Jest przy piłce. A teraz Robben. Celnie, dobrze. Wspaniała interwencja! Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu rożnego. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Rzeczywiście dobre podanie. Czy to wykorzysta? No i proszę, udało się odebrać piłkę. Dobre rozegranie. Świetne dośrodkowanie. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Robert Lewandowski jest znakomitym strzelcem. Nigdy nie przepuszcza okazji do zdobycia bramki. Gabi. Teraz Reyes. Ach, kapitalne podanie. Świetnie blokuje obrońca. Nie udało się. Rozbity ten atak.
to wykorzysta. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Za moment rozpoczną grę od własnej bramki. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. A teraz przy piłce Robert. Ciekawostką stadionu Allianz Arena jest fakt, że jest on różnie podświetlany w zależności od tego, kto aktualnie gra na swoim stadionie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Dobrze teraz przejęli obrońcy. O, ładnie to zrobił. Ribery. Robert Lewandowski. Ribery z powrotem ma piłkę. Robert Lewandowski. Aj, niewiele brakowało, a to podanie doszłoby do adresata. Reyes. Diego. Hernando Torres. Lam. W pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Wspaniała atmosfera przed nami. Druga połowa na Allianz Arena. Przy piłce Xabi Alonso. Bart Stuber. Miller. Przy piłce Robben. Piłka wciąż w grze. Przejęli piłkę. Diego. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Piłka chodzi jak po sznurku. Czy to wykorzysta? No, ucieka obrońcy. Fantastyczna parada. Za chwilę Atletico Madryt, rzut rożnego. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. No, błąd, strata. Diego. Co z tego wynik? Broni i grają dalej. Filip Lam teraz. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła. Oddaje strzał. Nie złapał tej piłki. Znakomicie ze skrzydła. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Wspaniale przechwycił. No, uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Wysoko nad poprzeczką. Dane podanie. To dobry moment na centrę. Wymieniają piłkę między sobą. Ależ akcja. No, mogą zdeprymować przeciwnika. Zdecydował się na strzał. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Zespół traci piłkę. A teraz Reyes. Czekamy na dośrodkowanie. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Będzie strzelał. Piękny gol. To kolejny gol potwierdzający i tak przewagę w tym spotkaniu.
Ta bramka padła po pięknej, indywidualnej akcji. Miller. Robert Lewandowski. Skutecznie dograł do kolegi. Kiedy był, gdzie być powinien. Strzela! Prowadzą w drugiej połowie, trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Jago. Ale pięknie grają piłką. Podał do partnera. Jago. Precyzyjne podanie. Czy to wykorzysta? Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Aut na wysokości pola karnego. Atletico Madryt przed szansą. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. I kolejne celne podanie. Wyśmienicie dzisiaj dryguje grą. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Szansa Atletico, rzut rożny. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Diego. Brawo, ładnie podał. Jeśli był spalony, to minimalny. Wyjaśni mi sytuację. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Bayern Monachium od linii bocznej. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Dobra piłka, teraz do kolegi. Robben, minimalnie nieudanie. Oliveri. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Broni, ale piłka w grze. Aj, jaka bramka! No nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Tak, myślałem, że zachowa dziś czyste konto. Emocje chyba sięgną zenitu, ale wydaje mi się, że stracili jednak decydującą bramkę. Ładne podanie. Szansa! I mamy gola, proszę Państwa. Mimo, że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy, powtórce. Z przyjemnością oglądamy ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Tym trafieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Przekazał piłkę partnerowi. Pole karne, dośrodkowanie, pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Mecz zakończony.